Dzień dobry, z tej strony Atrakcyjne Domy. Zapraszam na aktualizację budowy w Dębogórzu. Jak widać na załączonym obrazku, mamy już wykonaną podbudowę. Grunt został zagęszczony. Została również wykonana kanalizacja podposadzkowa. Aktualnie znajdujemy się w garażu. Tutaj będzie garaż, tutaj będzie kotłownia. Pewnie wiele osób mogą dziwić, dlaczego tutaj mamy rury kanalizacyjne. Zawsze w pomieszczeniach garaży i kotłowni wykonujemy kratki ściekowe. Dookoła, obwodowo, to jest też bardzo istotne, pod całą naszą płytą, o, zapraszam, tutaj pokażemy bliżej, mamy styropian. Nie jest to żaden EPS, jest to specjalny styropian XPS. On idzie obwodowo, wchodzi pod całą płytę fundamentową, żeby dodatkowo nam zabezpieczyć termicznie. Na to idzie folia. Folia de facto nie jest żadną hydroizolacją. Jest po to, że na czas, kiedy lejemy beton, żeby ten piasek nie wyciągnął nam wilgoci, żeby beton miał optymalne warunki wiązania. Tutaj proszę też zauważyć, że mamy taki schodek. Ten schodek jest wykonany celowo po to, żeby wjazd do garażu z racji ukształtowania terenu był wykonany bezpośrednio. Aktualnie jesteśmy na etapie rozkładania podkładu, czyli tutaj mamy kostkę betonową, żeby zachować odpowiednią otulinę dla betonu od dołu, oraz jak widać pojawiają się już pierwsze pręty.